Niech Bóg dotknie Cię jeszcze raz w nowy i świeży sposób swoją miłością, abyś wiedział, że jesteś Jego dzieckiem. Witam Cię. Cieszę się, że jesteś i cieszę się, że chcesz zbliżać się do Boga. Jestem o tym przekonany. I dzisiaj, kiedy też spojrzysz w Słowo Boże, możesz dostrzec to, że Jezus daje takie akcenty i na wiele rzeczy, ale ja dzisiaj chcę zwrócić na to uwagę, że Jezus mówi, że to On jest mistrzem, a że Jego Ojciec Niebieski jest też Twoim tatą. I naszą postawą powinna być postawa pokory. Jezus nam pokazał, jak to zrobić, i myślę, że Tobie też pokażę dzisiaj, jak to zrobić, jak być pokornym pracy, jak być pokornym w rodzinie, tylko po to, że właśnie na tej drodze jesteś w stanie osiągnąć naprawdę szczęście, pełnię. I no, życzę Ci tego, żebyś to odkrywał, chociaż czasami jest ciężko, w sensie być tym sługą, ale jest to droga, na której Jezus obiecał, że no, będziemy mieli pokój w sercu, że będziemy szczęśliwi. Bardziej to widać w innych fragmentach, ale ja też mówię Ci z doświadczenia. Także niech Słowo Boże rozświetla Twoje życie i niech to wszystko, co Pan Bóg dla Ciebie przygotował, niech dojdzie do skutku. I niech to w moim życiu też się wydarzy. Amen. Także dobrego dnia Ci życzę. Cześć.